Białoruś położona jest blisko, tuż obok Polski, choć mam czasem wrażenie, że jest to ten spośród naszych sąsiadów, o którym wiemy najmniej. W ostatnim czasie słyszymy o niej zwykle w kontekście niepokojących wydarzeń, związanych m.in. z jej sytuacją wewnętrzną, granicami, wojskiem i polityką. Ten odcinek będzie jednak odskocznią od tego wszystkiego. Nie będzie o polityce, tylko o geografii. O Białorusi pełnej niezwykłych miejsc i różnych geograficznych ciekawostek. Opowiem o miastach, granicach, bagnach, rzekach, enklawach i wielu innych intrygujących rzeczach, które szczególnie przyciągnęły moją uwagę. Ten odcinek jest częścią serii geograficznej Kraje na mapie. W tej serii jakiś czas temu ukazał się pierwszy odcinek o Afganistanie, a całkiem niedawno drugi o Ukrainie. Wielu z was napisało mi potem, że bardzo chętnie zobaczyłoby całą serię podobnych filmów o innych krajach świata. I prawdę mówiąc, było to właśnie coś, co planowałem zrobić od dawna. Myślę, że będzie to seria, która na stałe zagości na tym kanale, chociaż z pewnością będzie przeplatana różnymi innymi formatami odcinków. W tym oczywiście opowieściami o podróżnikach, odkrywcach, historii oraz dalekich krajach. Pod każdym odcinkiem tej serii zapraszam do proponowania kolejnych krajów, o których chcielibyście usłyszeć. Ten kanał powstaje dzięki wsparciu patronów. Jeśli podoba się wam to, co robię i widzicie w tym jakąś wartość, możecie dołączyć do grona patronów na patronite.pl/świat wciąga. A teraz przejdźmy do tego, co najciekawsze. Białoruś leży na wschód od Polski. Gdyby nałożyć jej kształt na Polskę, to prawie by się zmieściła w środku. Białoruś liczy 208 tysięcy kilometrów kwadratowych powierzchni, co stanowi mniej więcej 2/3 powierzchni Polski. Jest 3 razy mniejsza od Ukrainy, ale jest większa niż Litwa, Łotwa oraz Estonia łącznie. Jeśli kształt Białorusi cokolwiek wam przypomina, to tradycyjnie dajcie znać w komentarzach. W każdym razie kraj rozciąga się na 500 km z północy na południe i jakieś 600 ze wschodu na zachód. Białoruś nie ma dostępu do morza i jest to największy kraj śródlądowy w Europie. Najbliżej jej terytorium jest Morze Bałtyckie, odległe od Białorusi o 220 km. Białoruś graniczy z 5 państwami. Aż 4 z nich to dawne republiki Związku Radzieckiego, a jedynym wyjątkiem jest tutaj Polska. 3 państwa sąsiadujące z Białorusią, Łotwa, Litwa i Polska, należą do Unii Europejskiej i NATO, a jej zachodnia granica to jednocześnie granica strefy Schengen. Granica z Polską ma nieco ponad 400 km długości i ciągnie się od Trójstyku w Puszczy Augustowskiej aż po okolice Włodawy. Białoruś graniczy z województwami podlaskim oraz lubelskim, a granica z tym ostatnim przebiega wzdłuż rzeki Bug. Mniej więcej w połowie długości granicy polsko-białoruskiej znajduje się Puszcza Białowieska, jedno z najbardziej niezwykłych przyrodniczo miejsc w Europie. Część białoruska tej puszczy jest nieco większa i stanowi niecałe 60% całości. W Puszczy Białowieskiej istnieją 2 parki narodowe, jeden po polskiej i jeden po białoruskiej stronie. Granica z Ukrainą ma nieco ponad 1000 km długości. Przebiega przez bardzo ciekawy region zwany Polesiem, a także przez teren skażony przez katastrofę w Czarnobylu. Do obu tych wątków jeszcze w tym odcinku wrócimy. Na wschodzie, na odcinku 115 km, granica biegnie wzdłuż Dniepru. To właśnie w tej okolicy leży najbardziej na południe wysunięty punkt Białorusi, a do Kijowa, stolicy Ukrainy, jest stąd około 80 km. Granica z Rosją ma z kolei nieco ponad 1200 km długości i jest najdłuższą z białoruskich granic. Warto tutaj podkreślić, że Białoruś i Rosja są ze sobą mocno zintegrowane. Od ponad 20 lat istnieje tak zwane państwo związkowe Rosji i Białorusi, zwane też często w Polsce Związkiem Białorusi i Rosji, czyli w skrócie ZBIR-em, a integracja obu tych państw w różnych obszarach ostatnio przyspieszyła. Ponadto oba te państwa są członkami Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, do której należy kilka państw dawnego Związku Radzieckiego.
Kilkanaście lat temu na granicy białorusko-rosyjskiej zniesiono kontrolę celną i paszportową, choć później wprowadzono w tej kwestii różne wyjątki, m.in. dotyczące obcokrajowców. Granica z Łotwą jest stosunkowo krótka i ma 173 km długości. Na krótkim odcinku przebiega wzdłuż rzeki Dźwiny. Zachodnia część tej granicy pokrywa się z dawną granicą polsko-łotewską sprzed II wojny światowej. Z kolei granica z Litwą jest znacznie dłuższa i ma niecałe 700 km długości. Co ciekawe i ważne w kontekście relacji białorusko-litewskich, z centrum Wilna do białoruskiej granicy jest tylko 30 km. Z kolei kawałek dalej, zaledwie 20 km od granicy, położona jest białoruska elektrownia jądrowa. Jej budowę rozpoczęto w roku 2013, a pierwszy z dwóch bloków został uruchomiony 7 lat później. W kontekście napięć pomiędzy krajami NATO a Białorusią i Rosją warto też zauważyć, że na zachód od Białorusi leży także rosyjska eksklawa, czyli obwód kaliningradzki. Najkrótsza odległość pomiędzy nimi to 65 km. Po drodze jest Suwalszczyzna, a w innej terminologii przesmyk suwalski, łączący Polskę z Litwą i jednocześnie wąskie gardło na wschodniej flance NATO. Białoruskie granice kryją też ciekawostkę, której nie widać na pierwszy rzut oka. Ale gdy odpowiednio zbliżymy mapę, zobaczymy, że bardzo blisko wschodniej granicy, na terytorium Białorusi istnieje inna rosyjska eksklawa o nazwie Miedwieżje Sańkowo. Jest bardzo niewielka, ma 4 km długości i 2 szerokości i leży w odległości zaledwie 600 metrów od głównej granicy białorusko-rosyjskiej, a eksklawę od Rosji oddziela tylko kawałek lasu i terenów podmokłych. Jak powstało to dziwne miejsce? Kiedyś w czasach sowieckich w tej okolicy istniały trzy wsie – Miedwieżje, Sańkowo i Chatki. I w ramach wewnętrznego podziału państwa wszystkie trzy należały do Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. W pewnym momencie wieś Chatki została jednak przyłączona administracyjnie do Republiki Białoruskiej, co odcięło Miedwieżje oraz Sańkowo od reszty Republiki Rosyjskiej. Nie miało to oczywiście większego znaczenia, bo były to tylko wewnętrzne granice jednego państwa, ale ponieważ nikt nigdy nie wyprostował granicy w tym miejscu, kiedy Białoruś i Rosja stały się niepodległe, Miedwieżje oraz Sańkowo zostały nagle międzynarodową eksklawą. Przy czym już nieco wcześniej, niedługo po katastrofie w elektrowni jądrowej w Czarnobylu, cała ta okolica została uznana za zanieczyszczoną i niezdatną do zamieszkania, a po jakimś czasie wsie zostały zlikwidowane. Co ciekawe, do Czarnobyla jest stąd dość daleko, bo ponad 150 km, ale tak się złożyło, że największe skażenie dotknęło nie tylko obszar w pobliżu elektrowni, ale także bardziej odległe tereny we wschodniej Białorusi, co było związane z kierunkiem wiatru. Po drugiej stronie kraju, na granicy z Litwą, jest jeszcze inny ciekawy przypadek. Kawałek Litwy, długi na 24 km, wcina się tutaj bowiem w głąb terytorium Białorusi, natomiast przesmyk przy wjeździe do tego obszaru ma zaledwie 2,5 km szerokości. Dlaczego granica przebiega tutaj w tak dziwny sposób? Popularna wersja głosi, że kiedy wytyczano tutaj granicę, na mapie leżała fajka Stalina, której nikt nie odważył się ruszyć i dlatego po prostu obrysowano ją dookoła i przyłączono kawałek Białorusi do Litwy. Oczywiście to tylko legenda, podobna do wielu innych, związanych też z granicami Polski. W każdym razie, jeśli dobrze rozumiem, granica białorusko-litewska została ustalona w tym miejscu w roku 1940, czyli już po zajęciu wschodniej części Polski oraz po aneksji Litwy przez Związek Radziecki. Utworzono wtedy Litewską Socjalistyczną Republikę Radziecką i przyłączono do niej także część ziem wcześniej należących do Polski. Dziś spory fragment tego obszaru zajmuje Dziewieniski Historyczny Park Regionalny. Główną miejscowością litewskiej wypustki są Dziewieniszki liczące około 1000 osób, a w całej tej okolicy większość mieszkańców stanowią Polacy. Kiedyś tuż obok znajdował się jeszcze jeden ciekawy przypadek,
Pełnoprawna litewska eksklawa na terytorium Białorusi o powierzchni zaledwie 1,5 km kwadratowego i nazwie Pogliry. Skąd wzięła się ta enklawa? W latach 50. mieściły się tutaj zabudowania, w których mieszkali pracownicy pobliskiego litewskiego kołchozu. Natomiast ziemie wokół tych zabudowań należały do kołchozu białoruskiego. Uznano wtedy, że wobec tego budynki pracownicze również powinny podlegać pod kołchoz litewski, a w konsekwencji cały ten niewielki obszar został przekazany pod administrację Litewskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. W związku z tym, po rozpadzie ZSRR i powstaniu niepodległych republik Litwy i Białorusi, powstała w tym miejscu międzynarodowa eksklawa. Ale nie istniała zbyt długo, bowiem po kilku latach została zlikwidowana na zasadzie wymiany terenów o identycznej powierzchni. Przejdźmy teraz do ludzi i miast. Na Białorusi mieszka niecałe 9,5 miliona osób. To mniej niż na przykład w znacznie mniejszych Czechach albo na Węgrzech. To także prawie dokładnie 4 razy mniej niż w Polsce, co w konsekwencji sprawia, że gęstość zaludnienia na Białorusi jest ponad 2,5 raza mniejsza niż u nas. Na Białorusi obowiązują dwa języki urzędowe, rosyjski i białoruski. Według oficjalnych danych językiem rosyjskim posługuje się w domu trzykrotnie więcej osób niż białoruskim. Na Białorusi mieszka też oczywiście sporo Polaków. Szacunki co do ich liczby są bardzo różne, ale z pewnością jest to kilkaset tysięcy osób, a Polacy są trzecią największą grupą narodowościową w tym kraju. Mieszkają przede wszystkim na północnym zachodzie, na Grodzieńszczyźnie i przy granicy z Litwą. Administracyjnie Białoruś jest podzielona na 6 obwodów, których stolice są jednocześnie 6 największymi miastami w kraju. Ponadto Mińsk, czyli stolica państwa, ma status miasta wydzielonego, a oprócz tego jest także stolicą osobnego obwodu otaczającego to miasto. Mińsk jest największym miastem na Białorusi i mieszkają w nim nieco ponad 2 miliony osób, czyli ponad 20% całej ludności kraju. Warto tu zauważyć, że według oficjalnych danych w Mińsku mieszka nieco więcej osób niż w Warszawie. Istnieje tam też jedyne na Białorusi metro. Zostało otwarte w połowie lat 80. i było wtedy 9. systemem metra w Związku Radzieckim. Obecnie istnieją tutaj 3 linie oraz 33 stacje. Drugim największym miastem kraju jest Homel, leżący na południowym wschodzie, w pobliżu granic z Rosją i Ukrainą. Zamieszkuje go nieco ponad 500 000 ludzi, czyli trochę mniej niż Poznań. Każde z 4 następnych największych miast Białorusi zamieszkuje mniej więcej tylu mieszkańców co Bydgoszcz. A są to Witebsk oraz Mohylew na wschodzie, a także Grodno i Brześć na zachodzie. Co ciekawe, oprócz Mińska, wszystkie 5 pozostałych stolic obwodów znajduje się blisko granic państwowych, odpowiednio z Rosją i Polską. Centrum Grodna jest oddalone od Polski o 14 km, natomiast centrum Brześcia o jakieś 3 km. Największe nieobwodowe miasta na Białorusi leżą już jednak bardziej centralnie i z 3 stron otaczają Mińsk. A są to ponad 200-tysięczny Bobrujsk, a także nieco mniejsze Baranowicze oraz Borysów. 10. największym miastem na Białorusi jest Pińsk, który niezmiennie kojarzy mi się z tym, że urodził się w nim Ryszard Kapuściński, a później opisał to miasto w książce Imperium, którą zresztą bardzo polecam. Przyglądając się mapie Białorusi, można natrafić zresztą na wiele miejsc historycznie związanych z Rzeczpospolitą. Na przykład na Nowogródek, który był stolicą jednego z województw II RP, albo na znane nam często z lekcji historii miasta Orsza czy Połock. Ponadto na Białorusi znajdują się także co najmniej 2 ciekawe zamki, w Nieświeżu i w Mirze. Oba wpisane są na listę UNESCO i oba były związane z rodem Radziwiłłów. Przyjrzyjmy się teraz geografii fizycznej naszego sąsiada. Białoruś jest generalnie krajem nizinnym i stosunkowo płaskim. Nie ma tu żadnych gór, jest za to wyżyna przecinająca kraj, zwana Wyżyną Białoruską lub Grzędą Białoruską, która ciągnie się prawie przez 500 km, mniej więcej od granicy z Polską, po okolice Witebska i Orszy.
Na jej obszarze, 30 km na zachód od Mińska, znajduje się najwyższy szczyt Białorusi. Kiedyś nazywał się Świętą Górą, ale za czasów sowieckich zmieniono mu nazwę na Dzierżyńska Góra, od nazwiska Feliksa Dzierżyńskiego, czyli m.in. szefa tajnej sowieckiej policji ČK. Najwyższa góra Białorusi ma 345 metrów wysokości i nie wygląda ani na górę, ani nawet na wzgórze, tylko bardziej na jakiś bardzo specyficzny żart. Mimo to nominalnie jest nieco wyższa niż Walserberg, najwyższy szczyt europejskiej części Holandii, o którym opowiadałem w odcinkach o czwórstykach na świecie, a także o quasi-państewku o nazwie neutralny Moresnet. Najdłuższą rzeką płynącą przez Białoruś jest Dniepr, który ma swoje źródła w Rosji, potem przez prawie 700 km płynie przez Białoruś, a potem przez Ukrainę, by w końcu dotrzeć do Morza Czarnego. Do Dniepru wpadają m.in. Prypeć, Berezyna i Sosz. Z kolei na północy największą rzeką jest Dźwina, druga po Wiśle, najdłuższa rzeka uchodząca do Morza Bałtyckiego. Zaczyna się w Rosji, później płynie przez Witebsk i Połock, aż w końcu trafia na Łotwę i kończy swój bieg w wodach Zatoki Ryskiej. Do Bałtyku uchodzi też Niemen, który płynie przez zachodnią Białoruś i Grodno, a potem przez Litwę i wzdłuż jej granicy z obwodem kaliningradzkim. Jednym z dopływów Niemna jest z kolei płynąca m.in. przez Białoruś i Wilno rzeka Wilia. Granicę z Polską przecina też Narew, do której z kolei wpada graniczny Bug, a później wody z tych rzek wpadają do Wisły i Morza Bałtyckiego. Wyżyna Białoruska stanowi dział wodny pomiędzy zlewiskami Bałtyku i Morza Czarnego, ale ponieważ ten teren mimo wszystko jest w miarę płaski, to pomiędzy rzekami płynącymi w przeciwnym kierunku nie ma tutaj zbyt wielu przeszkód. A jako że dawniej to rzeki były ważnymi szlakami transportowymi, miało to wielkie znaczenie. Jeszcze w czasach I Rzeczpospolitej powstały tu dwa ważne kanały. Najpierw tak zwany kanał Oglińskiego, łączący dorzecza Niemna i Dniepru, a przez to Morze Bałtyckie i Morze Czarne, a potem kanał Królewski, łączący dorzecza Dniepru i Wisły, a którego pierwszy odcinek uroczyście otworzył król Stanisław August Poniatowski. Dopełnieniem tej sieci był kanał Augustowski, który powstał w pierwszej połowie XIX wieku i połączył dorzecza Wisły i Niemna. Wszystkie te trzy kanały znajdują się obecnie, przynajmniej częściowo, na zachodniej Białorusi. Kanał Augustowski znajduje się też oczywiście częściowo w Polsce. Istnienie działu wodnego na Wyżynie Białoruskiej tworzy też jeszcze jeden geograficzny fenomen. Pomiędzy Witebskiem, Smoleńskiem a Orszą istnieje bowiem obszar pozbawiony większych rzek, ograniczony Dźwiną na północy i Dnieprem na południu i tworzący tak jakby korytarz o szerokości około 80 km. Ten obszar na pograniczu Białorusi i Rosji nazywany jest Bramą Smoleńską, a ponieważ pozbawiony jest wielkich naturalnych przeszkód, jest bardzo dogodny do przemarszu wojsk i jako taki od wieków posiadał strategiczne znaczenie. To właśnie tędy prowadzi najkrótsza i najłatwiejsza dla wojska trasa z Rosji na Warszawę, a także na odwrót z zachodu na Moskwę. Północna Białoruś położona jest nieco niżej niż ta centralna i znajduje się tam dużo jezior, tworzących m.in. Pojezierze Białoruskie, tuż przy granicy z Litwą i Łotwą. To właśnie tam znajduje się Narocz, największe jezioro Białorusi, które ma 80 km kwadratowych powierzchni i jest trochę mniejsze niż jezioro Śniardwy. Ale przed II wojną światową Śniardwę leżało na obszarze Prus Wschodnich, a to właśnie jezioro Narocz było największym jeziorem II Rzeczpospolitej. Już wtedy było zresztą popularnym miejscem wypoczynkowym i ośrodkiem żeglarskim. Za czasów sowieckich w latach 60. i 70. stało się z kolei największym centrum wypoczynkowo-uzdrowiskowym w pozbawionej Wybrzeża Morskiego i Gór Białoruskiej Republice. I tak właściwie pozostało do dziś. Wokół jeziora znajdują się liczne hotele, domy wczasowe i sanatoria. Jezioro razem z wieloma innymi wchodzi obecnie w skład Naroczańskiego Parku Narodowego. Nieco dalej na północ znajduje się drugie ciekawe przyrodnicze miejsce – Park Narodowy Jeziora Brasławskie, w którym jest położone kilkadziesiąt jezior i który na zdjęciach przypomina nieco Mazury. Ważną cechą białoruskiego krajobrazu są lasy i bagna.
Lasy na Białorusi zajmują prawie 40% powierzchni i są rozrzucone po całym kraju. Bagna z kolei występują przede wszystkim na południu, na nizinie poleskiej. Polesie jest moim zdaniem jednym z najciekawszych regionów w tej części Europy. Obszarowo jest całkiem spore i jest podzielone pomiędzy 4 państwa. Przede wszystkim pomiędzy Białoruś i Ukrainę, choć jego fragmenty leżą też w Polsce oraz w Rosji. Przez część środkową białoruskiego Polesia płynie rzeka Prypeć, która później na Ukrainie wpływa do Dniepru i do zbiornika kijowskiego. Znaczne obszary Polesia zajmują bagna i kompleksy torfowisk. Kiedyś było ich zresztą o wiele więcej, ale nawet i dziś bagna wokół Prypeci należą do największych terenów podmokłych w Europie. Polesie to także kraina gęstych lasów, przeplatanych łąkami, stawami i potokami, a na zdjęciach satelitarnych zakola Prypeci wyglądają zupełnie fantastycznie. Z kolei w polskiej części Polesia istnieje Poleski Park Narodowy, jedno z najpiękniejszych miejsc w Polsce, jakie widziałem. Za czasów Rzeczpospolitej Obojga Narodów w zasadzie całe Polesie znajdowało się w granicach tego państwa, a wewnątrz niego było podzielone pomiędzy Wielkie Księstwo Litewskie i Koronę Królestwa Polskiego. Z kolei w dwudziestoleciu międzywojennym Polesie zostało przecięte granicą polsko-sowiecką, a po stronie Rzeczpospolitej istniało nawet województwo poleskie, obszarowo największe w kraju, choć bardzo słabo zaludnione. Pierwotnie jego stolicą był Pińsk, chociaż zaledwie po kilku miesiącach stolicę przeniesiono do Brześcia. Wiele obszarów Polesia było wtedy trudno dostępnych, niemal dziewiczych i w dużym stopniu odciętych od cywilizacji. Po wiosennych roztopach Prypeć i inne rzeki występowały z brzegów, a znaczna część tego regionu była zalana wodą. Często jedynym sposobem, by dostać się do położonych dalej osad, była więc podróż łodzią. Zresztą od wieków Polesie stanowiło ogromną przeszkodę, m.in. dla rozmaitych armii. Jego rozległe bagna były praktycznie nieprzejezdne dla dużych oddziałów wojsk, co miało istotny wpływ na kampanie wojenne prowadzone w tej części Europy. Dlatego większość najazdów na osi wschód-zachód miało miejsce na północ od bagien Polesia przez teren współczesnej Białorusi lub na południe od bagien przez teren współczesnej Ukrainy, a jeśli najeźdźca atakował na szerokim odcinku, musiał rozdzielić tu swoje siły. Współcześnie na terenie białoruskiego Polesia, na obszarze wylewania Prypeci, istnieje Prypecki Park Narodowy, pełen lasów i bagien. Ale Polesie jako całość niestety nie przypomina już tak całkiem tej dzikiej krainy, którą było kiedyś. Duża część tego regionu została osuszona i zamieniona w pastwiska i pola uprawne. Na terenie Polesia po stronie ukraińskiej i zaledwie 10 km od białoruskiej granicy znajduje się Czarnobylska elektrownia jądrowa. Jak wspomniałem już wcześniej, w roku 1986 doszło w niej do katastrofy, a pył radioaktywny niesiony wiatrem opadł przede wszystkim na północ od elektrowni, a zatem właśnie na terytorium Białorusi. W różnym stopniu skażenie dotknęło prawie 1/4 obszaru tej republiki, zwłaszcza na południowym wschodzie, przy granicach z Ukrainą i Rosją. Dziś 1% powierzchni Białorusi, ten położony najbliżej elektrowni, stanowi Poleski Państwowy Rezerwat Radiacyjno-Ekologiczny. Przed katastrofą znajdowało się tutaj około 100 wsi. Teren był wykorzystywany rolniczo i mieszkało tu ponad 20 tysięcy ludzi. Dziś cały ten obszar stanowi strefę zamkniętą, w której nie ma już wsi, jest za to bujna przyroda, która ponownie wkroczyła na opuszczone przez ludzi tereny. Od południa rezerwat graniczy z ukraińską strefą wykluczenia wokół samej elektrowni, a przez obie te strefy, białoruską i ukraińską, przepływa rzeka Prypeć. Niedaleko mamy też bardzo ciekawą sytuację geograficzno-kolejową. Białoruś wcina się tutaj bowiem mniej więcej na 40 km, tak jakby w głąb Ukrainy. Tymczasem linia kolejowa łącząca dwie części ukraińskiego terytorium biegnie mniej więcej po linii prostej i na odcinku 20 km przebiega przez Białoruś.
O ile wiem, w ostatnich latach kolej na tym odcinku funkcjonowała, a cała linia znajdowała się pod zarządem Ukrainy. A skoro mowa już o kolei oraz tranzycie, to warto wspomnieć, że Białoruś położona jest w ważnym miejscu na mapie Eurazji, na skrzyżowaniu szlaków transportowych łączących Europę Zachodnią z Rosją, Kazachstanem oraz Chinami. Przez Białoruś przechodzi m.in. główna trasa kolejowa Berlin-Warszawa-Moskwa. Kolej łączy też wszystkie większe białoruskie miasta. Najważniejsze drogi na Białorusi układają się promieniście i prowadzą z miast obwodowych do Mińska. Ponadto istnieje ważna droga z Brześcia do Homla wzdłuż południowej granicy, a także droga łącząca największe miasta na wschodzie. Mam nadzieję, że ten odcinek się Wam podobał. Bardzo polecam kliknąć zaraz w playlistę Kraje na mapie lub Geografia. Znajdziecie tam wspomniane już dzisiaj odcinki o Ukrainie, Afganistanie, Czwórstykach i neutralnym Moresnecie, a także odcinki o Morzu Azowskim, Moście na Krym i wielu innych ciekawych miejscach. Dziękuję bardzo wszystkim patronom, bowiem ten kanał istnieje dzięki Wam. Chętnych zapraszam do dołączenia do tego grona. Wszystkim będę wdzięczny za subskrypcje, komentarze i łapki w górę. A teraz zachęcam Was do wyboru kolejnego odcinka.